To był śmiertelny rajd, który trwał zaledwie 10-12 minut. 27-letni Konrad K. 20 października zaatakował nożami szturmowymi klientów galerii handlowej Vivo w Stalowej Woli. Zabił jedną osobę, 8 ranił. Czy motorem jego działania był stan psychiczny? Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie nożownika. Do tej pory przesłuchano w tej sprawie 60 świadków, w tym m.in. pracowników sklepów mieszczących się w centrum handlowym, klientów, którzy tego dnia przebywali w galerii oraz funkcjonariuszy policji, biorących udział w interwencji i zatrzymaniu napastnika. Postawiono mu zarzut dokonania zabójstwa i usiłowania dokonania zabójstwa wielokrotnego. Podejrzany od 2015 roku leczył się psychiatrycznie, przyjmował leki na depresję. Powołano biegłych psychiatrów oraz psychologa celem przeprowadzenia jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego podejrzanego i ze sporządzonej opinii z dnia 7 listopada, a więc to jest sprzed 2 dni, wynika, że biegli po przeprowadzeniu jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego nie są w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Konrada K. Biegli stwierdzili wstępnie, że u badanego pewnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej, ale nie byli w stanie jednoznacznie określić ich charakteru. Dlatego też zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego Konrada K. Kierujemy stosowny wniosek do Sądu Okręgowego Wydział Karny w Tarnobrzegu i wnioskujemy o skierowanie na okres 4 tygodni od daty uprawomocnienia się postanowienia na oddział obserwacji sądowo-psychiatrycznej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie przy ulicy Montelupik celem przeprowadzenia 4-tygodniowej obserwacji psychiatryczno-psychologicznej połączonej, badania psychiatryczno-psychologicznego połączonego z obserwacją podejrzanego Konrada K. Prokuratura wciąż stara się ustalić motywy, przesłanki, jakimi kierował się sprawca w dniu ataku, czyli 20 października. Jak zeznają policjanci, rozmawiali niektórzy z nich z podejrzanym, bo próbowali się dowiedzieć coś na temat tego, dlaczego tak się zachował, a nie inaczej. Więc podejrzany użył na przykład takich słów, że miał gorszy dzień. Albo również użył takiego sformułowania, że ludzie powinni ponieść karę. Innym sformułowaniem, które użył wobec policjantów było: wy zabiliście popiełuszkę, więc dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Motywy są, tak jak mówię, nadal niejasne, ale wynikają i myślę, że trzeba szukać przyczyn w jego zaburzeniach psychicznych, które są niewątpliwe. Jednym z wątków prowadzonego przez prokuraturę śledztwa jest m.in. ewentualna odpowiedzialność karna pracowników ochrony galerii Vivo. Co wiadomo w tej sprawie? Jaki jest obecnie stan zdrowia pokrzywdzonych osób? Więcej na ten temat w konferencji prasowej po wydarzeniach.